Właśnie, tak, A wiesz, że teraz już jesteśmy na wizji. No, nie nieprzygotowany byłeś. A bo ty cały czas intro słuchasz, rozumiem. No, Okej. Okay. Ale ja nie wiem, czy w ogóle to poszło. Dzień, dobry, to ja wieczór. To dobry, Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Jesteśmy. Dobry wieczór. Właśnie jesteśmy po... A. Tak, to jesteśmy, bo ja słyszę siebie na YouTubie. Gdzieś? A. Witamy wszystkich na comiesięcznym live'ie. W tym miesiącu postanowiliśmy, że zrobimy również live'a dotyczącego naszej działalności i również pytań, które się co miesiąc pojawiają. I sobie będziemy tak troszeczkę przeplatać, czyli moja propozycja jest taka, Mati, że będziemy czytać pytania od widzów, potem troszeczkę będziemy mówić o naszych planach, i będziemy znowu czytać pytanie od widzów. Możecie też słuchajcie, na bieżąco komentować. Jeżeli się pojawią jakieś ciekawe pytania na czacie, to też postaramy się odpowiedzieć. No przy czym może nie uda się na wszystko, bo już tych pytań troszeczkę jest, a widzę, że też się pojawiły na Patronajcie. Natomiast wieczorem będzie dogrywka, pokażemy troszeczkę więcej patronom I też chcielibyśmy patronów i osoby wspierające zapytać o zdanie. Bo to jest kanał, jak gdyby współtworzony przez osoby, które tutaj współfinansują ten projekt. a więc warto by było ich się zapytać, co o tym myślą. Co nie znaczy, że tak postąpimy, ale pytać można. Czy ja... będziesz mówił, czy będziesz tylko tak przytakiwał? Ja chciałem dojść do głosu, a nie chciałem ci przerywać. Aha, nie wiem, o jakie plany no, ci chodzi, ale w przyszłym tygodniu mam taki taborecik z IKEA w kolorze białym kupiony. Hmm. A muszę go wymienić na taki jasno drewniany. I co w związku z tym? Wierzę, no nie że ja mam urlop i będziesz tam sam pracował. No Okej, okay, to tylko odnośnie moich najbliższych planów, to tylko to mam. Więc będę mógł się. Poświęcić. się tym podzielić z widzami. Rozumiem. Tak, żeby nie, nie bali się pytać o żadne plany. Tak. Tak, a więc możecie. O, ktoś do mnie dzwoni, to wyciszymy. Yy, możecie pytać o wszystko. Yy... W najgorszym razie nie odpowiemy, więc nie ma żadnego problemu. To tak. co? Zaczynamy. Mam pierwsze pytanie. Mhm. Pierwsze pytanie, słuchajcie, ja go postaram też wklejać może na czata, będzie jak gdyby, będziecie też widzieć. Jest od Macieja Chojnackiego. Słuchajcie i pytanie dotyczy... Jak długo bank centralny Rosji może jeszcze bronić dolara? Jakie mechanizmy mogą jeszcze wprowadzić, choćby najgłupsze, by bronić rubelka? To kogo bronimy? Yy, rubelka bronimy. Tak. Yy, jeżeli chodzi o bank centralny, to my o tym na ten temat chyba mocnego dolara dosyć dużo mówiliśmy. No ale powiemy jeszcze raz, skoro jest takie pytanie. Yy, bank centralny nie broni rubelka, nie broni dolara. Mhm. Dlatego, że bank centralny przestał bronić w lipcu i to zapowiedział. Powiedział, że dla banku centralnego dolar to tak najlepiej jakby był 120-150 i nawet dał, pani Elwira dała taki przedział, pani prezes, natomiast nie spodobało się to rządowi, nie spodobało się to doradcom prezydenta, no i chyba samemu prezydentowi się to też nie spodobało. Bo był nakaz, żeby ten dolar był poniżej stu. I tutaj mówiliśmy o tym, wprowadzono dosyć duże zmiany i dosyć dużą kontrolę walutową. I z tych najważniejszych rzeczy ja przypominam, jeżeli ktoś nie słuchał, no to są takie dwa odcinki, tak? Pierwszy to są komisarze walutowi, to był początek, i drugi w piątek czy w poniedziałek kręciliśmy coś było z oligarchami, jak to nazwałeś, Mate? że Putin dobiera się do majątku Waligarków i to do był poniedziałek oligarchów. z tego co poniedziałek. pamiętam mhm. i tam wytłumaczyliśmy jak gdyby dosyć szeroko jakie te mechanizmy No i możecie posłuchać a ja przypomnę też żeby tutaj też odpowiedzieć no głównym tym mechanizmem jest nakaz sprzedaży walut czyli jeżeli no można powiedzieć, że w tym momencie za bank centralny robią eksporterzy, to znaczy oni robią w tym momencie tą sprzedaż, no i bank centralny nie jest potrzebny, no skoro jest nakazane, żeby eksporterzy sprzedawali walutę. Oni mają dwa dni. W zeszłym roku było podobnie, coś takiego wprowadzono tylko mniej rygorystycznie, wprowadzono w marcu, no i te, wtedy mieli trzy dni na sprzedaż tej waluty. A teraz mają dwa, czyli, jeżeli mają jakieś dochody walutowe, to muszą sprzedać, a potem mogą sobie odkupić. Co, jak gdyby, powoduje, że na rynek jest dopływ dewis. Bo problemem jest obecnie to, że jest za mało, było za mało dewis. No i powstał taki rynek troszeczkę spekulacyjny, bo rynek był płytki, ludzie też, zwykli obywatele kupowali, firmy też kupowali, no bo chcieli gromadzić te dewizy, no ponieważ one, one rosły, nikt nie chciał ich się za bardzo pozbywać. No teraz po prostu rząd nakazał, że wszyscy duży, duzi przedsiębiorcy muszą się pozbywać. Czyli co mogą dalej zrobić? Jeżeli by to nie zadziałało, pytacie. No mogą, jak gdyby, schodzić w dół, że nie tylko duzi przedsiębiorcy, ale na przykład wszyscy przedsiębiorcy. A jeżeli to by nie zadziałało, no to można nawet równolegle powiedzieć, że na przykład obywatele nie mogą posiadać walut. Nie? No to jak nie mogą posiadać walut, no to pewnie by się zrobił jakiś tam czarny rynek, natomiast no oficjalnie ten kurs by się ustabilizował. Nie? No to tutaj można tak naprawdę, mając państwa autorytarne, można sobie różnego rodzaju właśnie kontrole wprowadzić. No i pamiętajmy to, co zrobiono i na tym się też koncentrowaliśmy. No to jest rozbudowa monitoringu takiego i tu też chyba to nie do końca wybrzmiało, bo potem pytaliście się, do monitorowania firm oni nie potrzebują wbrew pozorom systemu informatycznego, bo mogą to próbować robić ręcznie, tak. Pani z zeszytem wręcz, no skoro 50 lat temu robili, no to jest Przekonanie władzy i Cara, że nadal tak można, można działać. I nikt go nie przekona, że, że jest inaczej, tak? Pawle przerwę A ci, więc... bo to mm -hmm. będzie trwało 6 godzin, jak ty będziesz tak <laughs> dokładnie odpowiadał na Dobrze. pytanie. E, ja przerzucę pytanie od wspierających, gdzie się to pojawiło. Mm -hmm. e... Witam obu panów. To to pytanie nie. Tak, tak. Ta forma pytania jest zdecydowanie. Mm. Słuchaj, ale nie mogę tego wrzucić na czat, chyba że jest... No, opu... za długo? Nie, bo ja wklejam gdzie indziej. Jakie Jaki format, format planujecie? I teraz tak, planujemy. Mamy już coś zaczęte. Trzy formaty. Mamy już nawet zrobione intro do jednego. Do drugiego mamy szatę graficzną. Ale to chyba w pierwszej kolejności damy patronom, bo oni się że tak powiem współtworzą to i współfinansują. Dzisiaj to zaprezentujemy. Ale uchylimy rąbka tajemnicy jakiegoś? Jeden mhm. chociaż? Wiesz co, no tu jest jedno pytanie. Tak, trzy formaty. No tak, uchylimy. uchylimy. No powiemy planujemy tematy inwestycyjne i gdzieś związane z Polską ale z takimi inwestycjami może nie na taką głęboką wodę czyli planujemy takie inwestycje na początku od najbardziej takich lajtowych no i będziemy po kolei tam mówić będziemy na przykład mówić o takich rzeczach które moim zdaniem w Polsce są dla mnie szokujące czyli na przykład o planach emerytalnych Będziemy mówili o IKE, IGZE, czy warto, czy nie warto, o różnego rodzaju tych planach kapitałowych, PPP, PPP te wszystkie PP, PPK, PPE i tak dalej. Będziemy o tym mówić, bo często ludzie tego po prostu nie rozumieją i gadają jakieś straszne rzeczy. Pracodawcy to wykorzystują, ludzie się wypisują z tych planów, a to są po prostu, wynika z niewiedzy. A więc będziemy starać się przede wszystkim edukować. Będzie taka to w edukacja takiego... ekonomiczna w naszym stylu. Tak, w naszym stylu. tak. Troszeczkę ta cepa, poważnie. troszeczkę wiecie, takie jaruski. Będziemy robili operacje na żywym organizmie, czyli na, na mnie. Na Mateuszu. No to tak. Rozumiem, ja będę chomikiem doświadczalnym. No i będziemy na moim przykładzie pokazywać, co można zrobić. Wstając z kanapy, albo interesując się odrobinę więcej, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? Tak, tu piszecie, że inflacja w Rosji 100%, chyba 100% nie ma, natomiast odczucie może być Rosjan. Szczególnie jeżeli chodzi o ten rok i ta, ta jesień dała im mocno w kość. O ile jeszcze w zeszłym roku to było tak, że był taki pik, właśnie tak marzec, kwiecień. Ale potem oni ustabilizowali. Elvira wyszła na bohaterkę bez peleryny i się wszystko jak gdyby ułożyło w miarę. Te mhm. wysokie ceny pomogły. No teraz te wysokie ceny na pewno nie pomogą, bo nawet jeżeli byłyby, no to pewne problemy zostaną z nimi już na dłuższy czas. No i to odczucie inflacji no może być, tak? Pamiętajmy, że u nas, no jakie odczucie jest inflacji? Podaje tam GUS ostatnio, że mamy inflację jednocyfrową, nie? No a jeżeli byśmy zrobili ankietę, no to wszyscy by mówili, że tak jest 20 powiedzmy procent, nie? że to trochę taka ściemna. No i w Rosji jest podobnie, nie. Czemu e... nazwiska mamy ukryte, gdyż. Mamy nazwisko. Tak, mamy nazwiska nasze w opisie. Można sobie rozwinąć. Tam też jest link do Patronite'a. Zawsze rozwijając, można zrobić dwie rzeczy jednocześnie. Tak, Zobaczyć, jak się i... Mamy nie mówić słuchajcie, tak pisaliście, bo to jest podobno błąd. Nie wiem. Ja często tak mówię. Mateusz jeszcze bardziej. Co? E, że nie wolno mówić słuchać, bo to jest. Słuchajcie? Kiedyś. Tak, że słuchajcie, to nieładnie. A, i, tak... no bo oni nas oglądają. A, to oglądajcie, pop... tak, tak. Popatrzcie, popatrzcie. Popatrzcie, o, popatrzcie, powinniśmy mówić. Tam. No okej, okay. będę się starał. Słuchajcie, tu jest. A właśnie, popatrzcie, tu jest następne pytanie. Eee, czy Patronite jest lepszy dla was niż YouTube Membership? W sensie, czy większa procent pieniędzy dostajecie z Patronite czy z YouTube? Tak. To odpowiadamy. Tak, z Patronite jest mniejsza prowizja, a więc mniej yy, pobiera za opłatę operator. Tak. Czyli a więc, jeżeli macie wybór, to z naszego punktu widzenia jest to bardzo duża różnica. Po prostu o. YouTube bardzo Google bardzo dużo kasuje. Yy... Nie będziemy mówić ile, no bo to jest jakaś tam tajemnica chyba handlowa YouTube'a, zresztą tam chyba nie ma większego znaczenia. Ale yy... chyba można sobie to łatwo zgooglować i zobaczyć, jak dużo. Tak, to można sobie sprowadza. zgooglować. Naprawdę. No to, to, yy, jeżeli chodzi o tutaj wyzysk, tak, no to on jakiś tam jest. Yy, dlatego lepszy jest Patronite, przy czym taka uwaga? Tam mamy takie opcje, skoro ten temat poruszyliśmy, w przypadku Patronite'u, że można w różny sposób płacić. Jest opcja Tipei, ona jest dosyć wygodna dla ludzi, tylko tam to wygląda tak, że się definiuje przez ile miesięcy się wspiera kanał. I bardzo często jest tak, że osoby, które na przykład ustawią to na trzy miesiące czy dwa miesiące, potem jak wygaśnie ta subskrypcja, dostają jakiegoś maila, a czasami nie dostają tego maila, bo trafia do spamu lub jest zblokowany i myślą, że wspierają, no bo zapomnieli, no bo ja też nie pamiętam tak, jak na coś płacam, a nie wspierają, tak? A więc. Yy... Zwracajcie na to też uwagę, tak, dla nas opcja jest lepsza, odnawialna, ale tutaj pod względem jak gdyby płatności, no to są te same prowizje. Tylko mówię, że może zaistnieć taka sytuacja, że ustawicie i sobie będziecie myśleli, że sobie tam wpłacacie, a może się okazać, szczególnie jeżeli to są te mniejsze kwoty, że, że to nie dociera, tak, bo wygasła subskrypcja. To może teraz ja czy planujemy przejść na inne platformy, by uciec algorytmów, które blokują firmy? Panie Michale, produkujemy tych filmów tyle, żeby móc to rozszerzać nasze zasięgi, i tak dalej. I owszem, jakbyśmy robili na kolejne platformy, to pewnie byśmy byli w stanie uciec od niektórych ograniczeń. Natomiast. Ze względu na to, że robimy to we przepraszam, nie ma, nie ma szans, po prostu możliwości fizycznych, żebyśmy byli w stanie to obrobić. Przejście na nową platformę to też jest często budowanie sobie zasięgów od nowa, więc to też odpada. A nie ma co ukrywać, że YouTube no, ma te reklamy, które pozwalają nam w jakiś sposób zarabiać. Oczywiście to są kwoty niewystarczające, żeby sobie z tego żyć przy takiej ilości wyświetleń, więc, więc te wsparcie patronów jest potrzebne. A my staramy się odwdzięczyć e, intensywną pracą i naprawdę wydaje mi się, że wypuszczamy dużo tego kontentu i tych materiałów. Natomiast rozdrobnienie na kolejne platformy, mieliśmy takie próby. Ale to niestety nie przynosi skutków przede wszystkim finansowych. No a Jeżeli coś nie, nie, kompletnie się nie opłaca, a i tak zajmie nam czas na tyle, że nie bylibyśmy w stanie tworzyć tu, to w tym momencie to jest bez sens. Owszem, jeżeli byśmy mieli tak, jak chcielibyśmy, te 100 tysięcy, czy nawet 50 tysięcy subskrypcji. To wtedy jesteśmy w stanie myśleć nad tym, żeby po prostu zatrudnić osoby, które byłyby tylko i wyłącznie oddelegowane do przenoszenia tego na inne platformy. Takich technicznych rzeczy. Takich technicznych rzeczy, natomiast w tym momencie jest to niestety niemożliwe. Nie jesteśmy bardzo popularni, jesteśmy kanałem niszowym przynajmniej wciąż, choć wielu z Was ogląda nas bardzo regularnie. No to na tle twórców na YouTubie jesteśmy kanałem raczkującym i o niskich zasięgach. I dopóki to się nie zmieni, jeszcze. mamy jeszcze, i dopóki to się nie zmieni, to mamy poniekąd związane ręce. Czy zmiana barwy taboretu związana jest z poprawnością polityczną podyktowaną przez zarząd korporacji CEP? Tak. Nie. Zmiana koloru taboretu związana jest z, wytycznami, z wytycznymi, niestety, mojej dziewczyny, która ma hopla na punkcie dopasowania kolorów różnych elementów w mieszkaniu. Skuli mnie mógłby być nawet i w różowe kwiatki, natomiast tu jest pewien opór. Skończyłeś. Tak, dobrze. Chciałem Cię uratować, ale widzę, że wolałeś się przyznać. No Okej. Okay. No ale wiesz, że teraz przylgnie do ciebie łatka, no może i dobrze. A, widzę, że myślę, się nie że, myślę, że to akurat jest małe Dobra, słuchajcie, następne pytanie, tutaj już czytamy z, z tego, od osób, z, tak, czy, a. Czy spadek jakości życia Rosjan, na przykład przez zubożenie, o którym ostatnio mówiliście, dotyczy także rejonu Moskwy i Petersburga? Tak, bardzo dotyczy, tylko inaczej. Tak, z wysokiego Żadne. konia się leci dłużej. Tak, znaczy, no, tak, no, inaczej, tak, bo jeżeli i chodzi o Moskwę i Petersburg, tam widzieliśmy w zeszłym roku odpływ klasy średniej, oni po prostu wyjeżdżali, i tam widzieliśmy odpływ zachodnich korporacji które do tej pory były bardzo dobrymi pracodawcami, no i to już z własnego mogę powie powiedzieć doświadczenia, no były osoby, które pracowały dla amerykańskich firm, a teraz muszą pracować dla rosyjsko-kazachskich firm na przykład albo rosyjskich, i tam wynagrodzenia są ciutkę, mniejsze. Przy, tym, przy czym to ciutkę, to tak jak YouTube nam zabiera, tak, to jest tak trochę. Te, te ciutkę, tak. Więcej. Mniej więcej o taką, taką samą ilość procentów być może. Tak, nawet. tyle samo procentów podejrzewam. No, wygląda to tak, że no, niektórzy nie mogą wyjechać. Nie? Wiadomo, no, z różnych przyczyn. Nie każdy może się spakować i powiedzmy pracować z tej Turcji, czy z Armenii, czy z Kazachstanu. Niektórzy musieli zostać w tej Moskwie. Tutaj są też bardzo silne obawy, jeżeli chodzi o pobór, bo na przykład, to mówię znowu, gdzieś tam z branży, która gdzieś prywatnie jest mi znajoma, no bo ja przez wiele lat pracowałem w branży IT. To, to tam wygląda tak, że teraz wprowadzono teoretycznie wprowadzony zakaz, to znaczy nie wolno rekrutować specjalistów IT. Natomiast praktycznie niestety Albo stety jak to woli. Zdarzają się przypadki, że się ich rekrutuje, no i to, co oni mogą jedynie zrobić, no to pisać odwołania. Tylko, że czasami może być za późno. A więc są takie, to nie są jakieś bardzo liczne przypadki, natomiast wiecie, no to nie jest fajna sytuacja, kiedy nie wiecie, czy to przypadkiem Wam się nie trafi, nie no bo to jest trochę losowe. I są, cały czas się słyszy, że kogoś tam gdzieś wysłali. Najbezpieczniej jest oczywiście pracować dla jakiejś firmy, która w tym momencie pracuje dla rządu, czy tam dla wojska. Niestety tak to wygląda, a więc część jak gdyby ludzi tak kombinuje, żeby ten okres przetrwać i mieć święty spokój robiąc jakieś różne rzeczy, i różne jakieś tam dla, dla właśnie tego przemysłu zbrojeniowego. To słuchaj, to teraz mamy pierwszy hejt od PJ-a Kanałów o inwestowaniu jest dużo. PPK, PPE, IKZE, IKE również. Moim zdaniem to będzie strata energii. Sugeruję skupić się na tematyce Rosji. Drogi PJ. jest też bardzo dużo kanałów, które opowiadają o Rosji. Czy któryś z tych no, tak kanałów. Tak, to nie ma, no kilka. No, okay. mhm. Czy któryś z tych kanałów wykazał się taką kreatywnością i zrobił coś w stylu Jaruski? Nie. Jesteśmy jedyni. E, I zaufajcie nam, to nie będzie na zasadzie takiej, że to będzie smętny, nudny wykład e, i taki bardzo branżowy. Nie, ma to być przygoda, ma to być luźne, a dodatkowo pod kołderką przemycimy trochę tej podstawowej wiedzy ekonomicznej. I spróbujemy to zrobić zupełnie inaczej niż wszyscy. Chcemy się przynajmniej tego podjąć. A wy zobaczycie, czy Wam się to będzie podobało. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No też trzeba Nie. brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz: że ten, ta Rosja trochę u nas wyszła z przypadku, natomiast no, o tym inwestowaniu coś tam, powiedzmy, jakąś wiedzę pewnie mam tutaj robienie zbyt profesjonalnego kanału, znaczy inaczej kanału może profesjonalnego byłby sens. Natomiast ja nie jestem zainteresowany robić kanału takiego branżowego dla, bo takich jest właśnie dużo i one są nudne. One, one są, są nudne. nudne ja tak, nie mogę no, ich oglądać. W sensie, wiesz. Może to... kiedyś do tego też jakieś tam elementy ale raczej elementy tego będą, czyli jakiś przegląd rynków i tak dalej, ale na pewno nie w tej formie, w której obecnie to jest, z, z tym sloganem branżowym, który jest odpychający dla większości, czasami również dla mnie, bo ja się zastanawiam, po co ludzie używają słów, skoro można takie. Nie, to, nie, to, używać. To, nie <laughs> używać. Można pochukiwać. Uch, uch, uch. Ma to być z przekąsem, ma to być z humorem i ma to być przystępne dla jak największej ilości widzów. Tak, właśnie tutaj pan Longin Rzaczek będzie. Mateusz wyginał się prezentując japońskie świece, w zależności czy będzie czerwona i zielona, odpowiednie tutaj. To ja chyba z... muszę zacząć trochę ćwiczyć. Ale tam jogę ćwiczyłeś, a więc wiesz, to tak, jest tak, ten, nie? Tak, ale ten. To, to dawno, dawno temu i bardzo podstawowe tematy. Chyba nie dam rady, no ale będziemy próbować. Czy będziecie tak. omawiać, dlaczego nie warto inwestować w WIG20? Tak, będziemy omawiać tego typu tematy. Czy nie warto? Tutaj właśnie, no będziemy omawiać, czy warto, czy nie warto, tak? Bo tutaj mhm. możemy do tego różnie podchodzić. Akurat to jest trudna... Polska giełda jest trudna giełda i to wiem z własnego doświadczenia, a czasami i nadal w nią inwestuję, chociaż no dzisiaj mnie tam szlak trafił z jedną spółką, no ale to. Czy czwartki spokość? zostają? Dziś nagrywamy nawet bardzo późno, bardzo, bardzo późno czwartkowy program ze względu na to, że nasz gość nie może jutro w tych godzinach, o których mamy live'a. Okay. Więc póki co zostają, a czas pokaże. Wszystko w zależności od tego, słuchajcie, co Wam się będzie podobało, jak nam się będzie to układało. Jeżeli wiecie, no, tydzień ma tylko 7 dni to jest, to jest jedna sprawa. My chcemy robić różne rzeczy i w zależności od wypadowej tego, co Wam się podoba, i tego, na co możemy sobie pozwolić, pozwolić czasowo. No to tematy jedne będą rozwijane, inne zawijane. Wy tu decydujecie tak naprawdę. Wy jesteście współtwórcami tego kanału. Znaczy tu jest prośba, żeby Beatbox, żebym jeszcze raz zaprezentował przy tych inwestycyjnych. Da się zrobić, słuchajcie. Myślę, że tak. Było też pytanie odnośnie naszych zielonych programów, czyli komentarzy dnia. Mhm. A nie widziałem. Tak, było. Okay. Ale to jest... Po ponieważ no gdzie gdzieś jest możesz odnaleźć i wyświetlić mhm. natomiast ponieważ to jest mój pomysł to będę tak no tak wszystko co z pomysłem Pawła to zostaje aczkolwiek zostaje. Aczkolwiek, aczkolwiek było ]kolwiek... pytanie pytanie czy soboty twoje solo zostają skoro tam został przeniesiony nasz yy, Jaruski? na ten moment yy... Właśnie, prawdopodobnie to będzie nowy format, bo z tego formatu do końca sobotniego nie jestem zadowolony. On był jeden z pierwszych programów, chyba jak nie pierwszy, gdzie sobie tak różne rzeczy omawiałem. I ma swoich zwolenników, niektórzy lubili, niektórzy też nie lubili, no bo to były takie długie monologi i też czasami jest trudno rozmawiać tak długo sam ze sobą. Łatwiej mi jest na przykład z Mateuszem, Pomimo, że się nie lubimy, to, to łatwiej. No ale, no ale cóż zrobić? W każdym razie będzie coś podobnego, ale w innym formacie. Tak będą trzy formaty, i jednym z tych formatów będzie coś, co będzie zastępowało. Jeszcze nie mam, znaczy mamy pomysł, ale jeszcze nie jest on tak, żebyśmy go prezentowali, bo tam jest kilka opcji. Na pewno ten element o inwestowaniu będzie coś na temat polski i też oczywiście ekonomii i będzie jeszcze trzeci format. A to się przekonacie już w listopadzie i te rzeczy właśnie te trzy formaty powinny się pojawić już w listopadzie w grudniu myślę że w listopadzie no i też taka informacja mnie nie będzie prawdopodobnie chyba że mi się coś popsuje bo na przykład w sensie znowu rozchoruje bo znowu jest chory no bo będę na urlopie, ale być może będę się pojawiał w porannych cepach. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo tutaj trochę mam obawy, czy Mateusz da radę. Tak, ja też się obawiam. No, tak, więc tak. Eee. Nie, 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 nie będzie na temat polskiej giełdy. Nie no, jeżeli będziemy robić, tak, tak, no Polska giełda jest jakimś tam taką małą, śmieszną giełdą, tak, do omawiania. No, oczywiście są specjaliści, którzy tak z tego gdzieś tam żyją i mówią, jak inwestować, szczerze powiedziawszy, żeby zarobić tamto przez ostatnie lata, to trzeba naprawdę było mieć jakąś niesamowitą wiedzę. Bo trudna, tak, trudna do zarobku giełda, no chyba że, chyba, że właśnie. Ale to może już na tych tych, żebyśmy sobie nie schodzili z tematu. I przejdziemy do następnego pytania. To znaczy, A, ja, ja tu miałem kiedy przejmiemy Info. TV... Czekaj, bo tu jest pytanie, A, kiedy przejmiemy jest... TVP info A to pytanie właśnie. chcielibyście... Tak, bo właśnie może zrobimy ankietę, tak? Czy powinniśmy, bo może, może nie. No ja nie wiem, no ale to słuchajcie, to, to Patronite musi tak, po okay, to prostu ja muszę... wybuchnąć, żebyśmy byli w stanie kupić jakąś telewizję. No ale wtedy to popatrz, poobsadzamy tam stanowiska. Ty będziesz dyrektorem programowym. Ja mogę być dyrektorem artystycznym. Ja mogę być właścicielem, też nie chcę być dyrektorem żadnym. No. Ja w swoim życiu, nie. To, jest tam co dużo roboty. Okay. Bycie właścicielem jest o wiele ciekawsze. Okej. Okay. No dobra, dobra. macie pytanie, słuchajcie, głosujcie tak. Jeżeli będzie na tak, no to wszystko w rękach wtedy patronów. Nie, mm. nie wiem ile oni kosztują, ale to da się zrobić tak. Yy, czy poprowadzicie program w stylu Sołowiowa? Nie, yy, mm. znaczy jak przyjmiemy TVP Info tak. Ale przedtem nie. Dlaczego? Hmm. Dlatego, że to jest trudny program. Eee, on bardzo długi jest. Długi jest, to jest raz. Jest dużo gości. Mhm. Eee, fajny jest, fajny jest. Mnie eee, akurat do niego zraża, że on za długo gada. I za mało wiesz, za bardzo dominuje tych gości. Tak? To mi się akurat nie podoba. No i nie podoba mhm. mi się, że krzyczy. Ja nie lubię jak ktoś krzyczy, tak wiesz. Ale jest popularny. Pamiętajmy, że on ma o wiele większe doświadczenie umiejętności lepsze, jeżeli chodzi o te umiejętności dziennikarskie. Tak? Jest to po szkołach jednak, też wiem. bardzo dobrych. Tak, po dobrych szkołach. No i też no w tej branży, no i już jest 25-30 lat, nie wiem, poprawcie. Mm -hmm. Bardzo długo, jak ja pamiętam. Ja no jestem w branży YouTubeowej. Zawsze, zawsze jest. Trzeci miesiąc. Tak, ty jesteś trzeci to, miesiąc. To, to widzimy, gdzie to są... Na słowowiowo to nie, to za wysokie progi. <laughs> Oczywiście, możemy się z niego śmiać, natomiast pamiętajcie, że on nadaje w Rosji. Tak? Z jakichś mhm. przyczyn on, on nadaje, a ktoś inny nie nadaje. Tak? Mhm. Mhm. Więc pewne umiejętności przeżycia, przetrwania w tym świecie posiadł No i trzeba je docenić. To, że prezentuje propagandę, no tak, akurat sobie przyjął taki styl zarabiania. Tak. A pytajcie, czy nazwa SER dla codziennego wiadomości z Rosji to przypadek, czy celowo? Celowo. O, biedronka mi wpadła. Jakoś dużo biedronek jest teraz na dworze. To możecie pisać dlaczego. Tak, nazwa SER jest celowo. Miało być po polsku CEP, po rosyjsku SER. No i tak. Tak naprawdę najpierw był CEP, a potem był codzienny ekonomiczny przegląd. Więc chcieliśmy mieć nazwę, która jest łatwa do zapamiętania i też takie pytanie być może się pojawi za miesiąc albo za dwa, bo my to prezentujemy całość jako Kremlinka Show. Mieliśmy też pomysł, żeby zrobić z tego ekonomię Rosji. Mateusz miał, no ja tak średnio. Natomiast coraz więcej osób nas po prostu identyfikuje jako CEP, tak? tam na cepie tak nawet jak widzę na Twitterze ludzie nikt mało piszą że na Kremlince a już na ekonomii Rosji to chyba nikt Tflinka Show Cep, -in. TV cep Info Cep Cep Info tak Cep Info, no, cep -info to brzmi tak no więc chyba chyba jakoś to się yy... a więc będziemy się też zastanawiać czy jak gdyby być może w przyszłości ponieważ mamy te formaty to będzie pewnie pytanie do was za miesiąc za dwa zobaczymy czy, czy właśnie nie powinniśmy mieć nazwy po prostu C, nie? Z mhm. czym, no to też można na to różnie patrzeć. Dobra, wróćmy do tematów rosyjskich, bo Czajach chcę posłuchać też o Rosji, żebyśmy nie tylko mhm. mówili o tych nudnych rzeczach związanych, z, tak jak tutaj ktoś kiedyś napisał, sami z sobą. No i teraz mamy następne pytanie tam patrz czas, żebyśmy... Cepelin, A czy czy... tak, cepelin, cepelia, mamy nawet na dobranockę format, słuchajcie, ceplinki, tak, dla dzieci, więc wszystko będzie. W tym w naszym TVP Info wszystko będzie. Czy kryzys paliwowy w Rosji już się zakończył? Paliwo jest na stacjach także na dalekiej prowincji. Nie, kryzys, co ciekawe, paliwowy podobno się nie zakończył i to jest z powodu, dlaczego rząd nie chce odblokować zupełnie eksportu. To jest dla mnie zadziwiające, no bo już yy, miesiąc jest zablokowany ten eksport. On jest częściowo odblokowany, jeżeli chodzi o tego diesla rurociągowego, natomiast na benzynę jest ban. Yy, I tam się mówi, że prawdopodobnie diesla teraz od listopada odblokują, albo nawet od przyszłego tygodnia. A nie, to już jest listopad. No to tak. Yy, natomiast nie wiadomo co z benzyną. Yy, tutaj poprawi się o tyle sytuacja. Że te prace rolnicze, jak gdyby się kończą. Nie? Czyli no już nie będzie tyle potrzeba paliwa. Natomiast się to poprawia. Te zakazy eksportu miały swój efekt. Poprawiły oczywiście wyniki szarego eksportu, bo ten szary eksport ma się cały czas dobrze. Trochę rząd niepokoi, że te ceny nie spadły. Bo ja przypominam, te ceny wzrosły. Od początku roku na detalicznych 18%, i to rząd martwi, no bo to jednak jest dużo. Tak jak na Rosję, no bo jeszcze paliwa, no to tak jednak Rosja z tego niby żyje i nic nie są w stanie zrobić. Natomiast, no, co najbardziej teraz pomogło, no przywrócenie tego tłumika paliwowego, czyli z powrotem cofnięcie tych wszystkich głupot, które zrobili i powrócenie do stuprocentowego tłumika. No, jest ten minus, że oni po prostu będą musieli przez długi czas płacić więcej, no bo będą mieli droższą tę te ceny hurtowe. Ale ta sytuacja powinna na tym rynku się uspokoić, bo tak jak mówię, skończyły się prace rolnicze, nadchodzi zima, skończyły się też wyjazdy ludzi, jakieś takie wakacyjne, jakieś inne rzeczy. Też na froncie tyle nie będzie potrzebne, no bo będzie jakiś tam powiedzmy szczególnie jak zacznie padać. Listopad grudzień, no to tam za bardzo nie będą tak. tam, tam do, ogrzewania, do ogrzewania wiadomo, ale to niekoniecznie trzeba. Można węglem, tak, czy drzewem, czy czymś innym. Hmm, tu mamy pytanie. Gdyby Rosja wygrała wojnę, to będzie w stanie funkcjonować bez wypowiedzenia kolejnej. wajha ekonomii i propagandy ustawiła ich na wojnych torach i chyba będzie trudno zawrócić. Eee... Bardzo dużo zmiennych. Przede wszystkim musiałaby wygrać. Drugi temat kiedy by wygrała, jakim kosztem. Trzeci temat jakby się zachował świat. Czwarty temat komu by wypowiedziała kolejną wojnę. No i piąty temat jaka władza by była na Kremlu. Jest to chyba też za dużo. Trochę, takich... trochę musiałoby potrwać. Natomiast hmm. ja jesteśmy przy, przy teraz tych tematach Polo, Geopolo, więc hmm. tutaj ja się czuję na siłach. Wiadomo, e, jeżeli by wygrała tą wojnę, słuchajcie, na przykład wygrać wojnę to raczej jest mała szansa, hmm. ale jest szansa i to dłużej o tym mówiłem wielokrotnie, na rozej i krzywy pokój. I wtedy my cały czas zakładamy scenariusz, że Ukraina będzie w konflikcie takim z Rosją, tak? I tam nigdy nie nastąpi jakieś zbliżenie. To jest błędne założenie, bo być inaczej, być może tak będzie. Ale trzeba niestety zakładać również taki scenariusz, że za kilka lat, a może nawet szybciej, no zmieni się władza w Ukrainie i będzie rząd prorosyjski. Nie jest to niemożliwe, jak wielu się obecnie wydaje. Mamy przykład Gruzji, tak, żeby daleko nie szukać. Yy. Różne tutaj elementy mogłyby nastąpić. Zmęczenie właśnie wojną. No, 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 no. Zmiana na przykład, bo też zakładamy, że Putin będzie rządził, No, ale może będzie inny reżim i z tym innym reżimem i on będzie potępiał i mówił, że ten okres putinowski to był taki zły i braci Ukraińców i tak dalej, nie? A oni są ci dobrzy i oni chcieliby już z tą Ukrainą żyć w takiej nawet w Unii. Nie? Żeby nie, mhm. nie trzeba oddawać tych terenów, które zajęli, nie? Tak wiesz. A więc różne tutaj mogą być scenariusze. Zakładanie takiego scenariusza, który jest korzystny dla Polski. No bo wiadomo, że Ukraina, która jest nastawiana wrogo dla, w stosunku do Rosji, jest korzystnym scenariuszem dla Polski. I takie zakładanie no to, to jest krótkowzroczność. I tutaj się zgadzam ze wszystkimi geopolitykami, którzy twierdzą właśnie, żeby tego nie robić. Bo, bo, bo tu trzeba różne scenariusze zakładać. I teraz, jeżeli założymy ten scenariusz, że mamy na przykład Ukrainę, która jest neutralna, lub która jest przyjazna, właśnie w stosunku do Rosji, no to możemy sobie założyć następny konflikt. Na przykład, jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, nie? ktoś powie, no ale NATO, nie? No może się okazać, że NATO na przykład nie będzie, bo będzie prezydent Trump, on już tam zapowiada, że może rozwiąże NATO, nie? Takie różne są dziwne wypowiedzi. Przynajmniej Biden tak twierdzi, że on tak mówi. No, on też różne takie dziwne ma. A więc nie wiemy, co będzie za kilka lat. Może faktycznie się rozpaść NATO, może też się Unia Europejska rozpaść, tak? Nie wiemy. Nie wiemy. A więc dlatego jest dosyć istotne, żeby Polska pozyskiwała uzbrojenie i żeby posiadała własną silną armię, żeby nie trzeba było liczyć na kogoś, tylko liczyć na siebie jak to w starym przysłowiu. Tak? myślę, że to jest najbardziej bezpieczne dla naszych dzieci. Więc tutaj każda władza, która mm, próbuje nas od tego odwieźć, no to, nie, to nie jest, że tak powiem, nie reprezentuje polskich postaw. Tak? I to o tym trzeba też pamiętać. I teraz mówię niezależnie, kto w Polsce będzie rządził. O, hmm. i tyle. Tu, Misiek, yy, zmiany w gospodarce której czyjej, bo nie dopisałeś. No nie wiem też o co chodzi. Hmm. Jakie zmiany nastąpią na gospodarce? Hmm, właśnie. Prosimy o uzupełnienie, bo chodzi o co? Obligacje dziesięcioletnie no. Rosja rentowność 12,4, okazja. Mm -hmm. Hmm. Wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak, ale czy Ty jesteś w stanie mi odpowiedzieć, co będzie za 10 lat w Rosji? Bo wiesz, ja naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten kraj, o ile będziemy pewnie robić jakieś o polskich obligacjach, to jednak sobie jestem w stanie wyobrazić, że być może Rosja będzie jednym z niewielu krajów, który na przykład. Się rozpadnie jak kiedyś Związek Sowiecki, i co, i na przykład miałeś obligacje, i ktoś nie będzie honorował ich? No nie wiem, ja bym nie ryzykował na Twoim miejscu. No Ale okay, to nie więc... jest program doradczy. To nie jest doradczy, jeżeli chcesz zainwestować i masz taką możliwość? byłbym ostrożny na pewno nie wszystkie pieniądze małą część bo jednak papiery rosyjskie w tym momencie no zresztą nie przypadkiem one są na takiej wysokiej rentowności tak jeżeli one byłyby bezpieczne to tam rentowność byłaby jednocyfrowa nie a wszystko co jest dwucyfrowe no to ryzyko jest no już jakieś tak nie ma darmowych obiadków tak wolałbym jakbym miał już wybierać to bym wolał na przykład tureckie no to jednak jakoś mam takie, że Turcja jakoś się nie rozpadnie i przez najbliższe 100 lat jakiegoś tam wielkiego zagrożenia. Tak oczywiście mogę się mylić, nie? I może się okazać, że Turcja się podzieli na, nie wiem, a Rosja będzie wiecznie trwała. Albo się skonsoliduje jeszcze, wiesz, z innymi krajami. Tak, będzie Sowiet, European, European Union, tak? Mm, A, Ukrainie. tutaj możecie lajkować, słuchajcie, nasz program, bo to też uh, leci. Uh, jak wygląda parlament? Gumi się, jak? Może zadawać takie, <laughs> takie. Żeby było wiadomo, o co chodzi. żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Chodzi o fasadę, budynek, czy. Bo jak wygląda parlament na wiejskiej Czy jak wygląda duma rosyjska, czy niższa izba, czy wyższa izba? Bo nie mam zielonego pojęcia, tak? Tak. Coś tutaj mamy. Dobra. Czy Rosja ma środki na prowadzenie wojny pełnoskalowej na Ukrainie? Powszechny pobór, zwiększenie walczącej armii? Kto ich tam wie? Ja na to już kiedyś odpowiadałem. Y... Mówiłeś, że nie ma. Nie. Właśnie Mówiłeś, nie. że ma? No właśnie. Bo kto ich tam nie, wie? Właśnie, nie. nie. Kto ściągnąć Nie mogą ciągu... mówię. Ale nie ja. Moja odpowiedź jest, kto ich tam wie, bo tak naprawdę a. mogą e, mocniej docisnąć jeszcze ludność i to wystarczy im na jakiś czas. Nie, Kwestia ja mówię jak takiego, śrubę. że m, powinni nawet to zrobić, jeżeli chcieliby wygrać tą wojnę. Więc... Mówiłeś o dewaluacji. Nie, ale widzisz, nie słuchałeś tego live'a, a ja pamiętam, tak? To był ten sobotni właśnie którego nie, których nie słuchasz, bo mówisz, że są ale nie, ruchy. ja pamiętam z poprzednich, że mówiłeś, że Rosja powinna zrobić dewaluację i to znacznie wcześniej. Tak, tak. No i ja no to widzisz, i widzisz tak. słuchałem cię. Nie, nie, ale, ale poczekaj. Odnośnie tej yy, poboru i ja w grudniowych tych prognozach mówiłem, że oni coś takiego przeprowadzą, bo to jest jeden z takich elementów, no który ja tam nie wierzę w to, co tam w Polsce piszą, co niektórzy, że no wtedy kraje NATO przeprowadziłyby, już to widzę, jak tam w Niemczech przeprowadzają y, też mobilizację i powszechny pobór, tak, nie, że wszystkie kraje NATO by wtedy, jasne, nawet w Polsce nie wiem, czy by, wiesz, jakby Rosja przeprowadziła powszechną mobilizację, czy w Polsce by był taki odważny prezydent, żeby ogłosić tą powszechną mobilizację, nie, i pobór do wojska nie? i byśmy wtedy ten wojsko sobie nagrywali. Nie? No nie, no nie sądzę, a więc oni, tylko jest co innego, okienko do zrobienia tego im się kurczy. No bo z każdym miesiącem jest to trudniej. Oni mogli to zrobić w zeszłym roku. Zamiast tej takiej pierwszej falowej Zrobić drugą. Tylko dlaczego oni też tego nie robią? Bo tak, okienko się kończy i teraz jest coraz gorzej, bo oni mają coraz trudniej wbrew pozorom wyposażyć tych ludzi. Bo coraz więcej tego sprzętu cały czas tracą, tracą, tracą. Teraz się wspomagają tym sprzętem z Korei Północnej, o czym też, też mówiłem, że, że będzie z Korei Północnej. Niektórzy mówili, no nie będzie, nie będzie. No, no jest, tak. Nawet teraz w Wietnamu ten. Wiesz co dostali? Te. Kupili dmuchane atrapy. Takie. Nie? Że tam w Wietnamie sprzedał. Co? Nie, Putina? nie Putina. Nie, tam jakichś myśliwców widziałem. S300 tak. Wietnam mhm. ma. Nie wiem, po co robił te atrapy, ale ma takie atrapy. Nie no na parady. Kuchy... Tak, mo możliwe. Nakupili tego od Wietnamu. No, a Wietnam powie, że przecież to nie jest uzbrojenie, tylko tam. No tak, no to przecież tak jakbyś sprzedawał. Te dm nie? dmuchane te takie zamki, nie? Nie? No tak, no to już to żadne uzbrojenie, nie? A na pewno im pomoże. A więc no Rosjanie robią wszystko, żeby tam, tą utrzymać się przy tej wojnie. Natomiast no, przy obecnej sytuacji, no, to nie, nie daje im wygranej wojnie, tylko to co robią, no, to daje im szansę utrzymania się w tej wojnie i liczenia na właśnie narodzeń, nie? No i taki mhm. jest scenariusz na ten moment. Że coś się wydarzy na Bliskim Wschodzie, że Trump wygra, że to, że tamto, nie? I wtedy będzie rozejm i, i jakoś coś później wymyślimy, nie? Tak. Czy Rosja może zbankrutować, mając własny bank centralny i własną walutę, możliwość do druku pieniądza? Słuchajcie, to jest yy, tak, że to nie jest kraj wypięty z całego systemu globalnego i do dróg pieniądza w różnych krajach już przecież miało miejsce i, i jak to się kończy, to też yy, pokazuje historia. Yy, więc no, to nic się nie zmieni. bo jeszcze pytanie, o co chodzi? Co to oznacza zbankrutowanie? Zbankrutowanie no, oznacza, to, to drugi że zewnętrznie nie płac, płacimy naszych długów. No bo czy, nie, momencie... czy nie wypłacamy pensji administracji państwowej? Tak, bo to są jak gdyby różne rzeczy, bo technicznie jeżeli mówimy o bankructwie kraju, no to jest wtedy, kiedy dany kraj nie jest w stanie spłacić swoich zewnętrznych zobowiązań, najczęściej zewnętrznych pożyczek i to najczęściej dotyczy krajów Ameryki Łacińskiej i tam Południowej. Mm, no I to nie, i... Jest, to nie jest najgorsza rzecz, jaką może I się I To wydarzyć. akurat Rosji chyba nie grozi. No bo mhm. oni mają teraz ten Dług poniżej 15% zjechali. To też ciekawe, że w przeciągu dwóch lat oni zjechali o połowę oni mieli 30% mm -hmm. jeżeli chodzi o zobowiązania zagraniczne, a w zeszłym roku już nie, nie chciał pożyczać w tym Ale roku. Ale to jest nie bardzo ten... logiczne, no bo po prostu nie no zaciągają nie nowych, nowych, tylko spłacają stare. A więc spłacają więc cały jeżdżą. czas, tak? No. no więc spłacają cały więc czas. Czy czyszczą, więc to na zewnątrz mniejszość. jest, na zewnątrz jest to ok, więc. Tu bardziej chodzi o zubożenie całego kraju, o zatrzymanie inwestycji, o zmniejszenie siły nabywczą przeciętnego Rosjanina, o zamknięcie rynków inwestorów zagranicznych, o zrobienie z siebie rynku nieperspektywicznego dla inwestycji w przyszłości. No to oni sobie budują wehikuł czasu. Który ich cofnie o te kilkanaście lat, a może i kilkadziesiąt wstecz, jeżeli chodzi o rozwój. Więc tu nie jest to kwestia bankructwa, niebankructwa, tylko siły sprawczej na arenie międzynarodowej pod względem na przykład gospodarczym. Już przed wojną to był 1,7 PKB świata. Na no teraz przez to wszystko, co robią, to albo będą w stagnacji i będzie to stało, albo będą się cofać. Cały świat będzie szedł do przodu, a te ich znaczenie z 1,7 może być 1,4, 1. wiecie, to, to chodzi o to. Tu mamy, tu mówimy o kraju, który pretendował do miana mocarstwa światowego, a zrzuca się do drugiej ligi za chwilę, trzeciej, i, i to bardziej o to chodzi. Wiecie, no. Nie, czy, czy tam spłacą pożyczki, no bo to akurat jest mało istotne, tylko o całą tą mechanikę i siłę sprawczą. Dobra, to temat wojskowy. My akurat mm -hmm. nie jesteśmy specjalistami, a mm -hmm. postaramy się odpowiedzieć, a co? No, co nam to szkodzi? No, co tam, odpowiedzieć zawsze można, nie? Tak. Słyszałem, że niektórzy doktorzy to się znają i na Bliskim Wschodzie, i na Ukrainie, i na Ameryce. I na Bliskim, i na tej, Dalekim Wschodzie. Na, no to my też. No? I na Zachodzie. A teraz poważnie. Akurat tym tematem trochę się interesowałem. Jeżeli chodzi o rosyjskie uzbrojenie, i jeżeli chodzi o straty, to tak. Strona ukraińska podaje, że zniszczyła ponad 5 tysięcy rosyjskich czołgów, ponad 7 tysięcy systemów artyleryjskich. Zimą ukraińskie drony będą robić swoje. Czy Możliwe, że. Na wiosnę Rosji zabraknie broni. Tak jest to możliwe, ale te dane, które Ukraińcy podają nie są wiarygodne. Jakie są prawdziwe? To tego nikt nie wie, bo nawet Rosjanie do końca nie wiedzą. No to jak gdyby też zrozumiałe, tak? Bo uzupełniają, co to znaczy zniszczony, no część jest jak gdyby uszkodzona, wraca. To, to czasami jest trudno też tak, tak globalnie stwierdzić. I teraz, jeżeli chodzi o rosyjskie czołgi, to oprócz tego, że cudownych armat nigdy nie zobaczyliśmy, no chyba tam może jednego. I oni teraz podobno ich wycofali z Ukrainy, ale ich nie było, to widzimy coraz tak widzimy też pod FDA w tak? Widzimy coraz takie dziwniejsze i starsze wersje i widać, że coraz jest większy problem. Ale jeżeli chodzi o czołgi, to bym się tak nie bał, jak o systemy artyleryjskie. No i tutaj oni się i szczególnie amunicję, taką kroplówkę i taki zastrzyk dały te dostawy z Korei Północnej. Natomiast na ile one będą kontynuowane, trudno mi stwierdzić. Wydaje mi się, że nie będą w dłuższej perspektywie kontynuowane, bo to może zachwiać, jak gdyby, pozycją też Korei Północnej, jeżeli by się zbyt mocno osłabili. To znaczy oni trochę robią tak jak Europa w stosunku do Ukraińców w tej pierwszej fazie: wysyłają te rzeczy, które by szły na przemiał i były dosyć już leciwe, ale pewnie nie tylko. Natomiast no zbyt dużo też nie mogą wysłać. Przy czym no te magazyny Korei Północnej no były znaczne, też trzeba sobie to jasno powiedzieć. I tu, jeżeli chodzi o amunicję, to pewnie tak. Natomiast gorzej jest, ponieważ dosyć dużo zestawów jest niszczonych, i tutaj raczej Koreańczycy mogą mieć obawy, właśnie, żeby dostarczać. Więc tutaj bym nie liczył na jakieś silne uzupełnienie. Jeżeli nie pomoc Korei Północnej, to by na pewno do wiosny brakło amunicji, jeżeli chodzi o zestawy artyleryjskie. Zresztą widać, że mamy taki trend, że z miesiąca na miesiąc tak naprawdę, jeżeli chodzi o artylerię, jest gorzej. No to jest, możecie posłuchać też jakichś mądrzejszych ludzi dlaczego. Natomiast kluczem są wojska w tym momencie WRE, bo tam Rosjanie mieli dużą przewagę i tą przewagę stracili. No i teraz oczywiście problemy z tym, że muszą przebazować te swoje helikoptery, samoloty. I ta logistyka im się utrudnia. I tam było drugie pytanie odnośnie tych dronów. Zobaczymy. Zapowiedzi i możliwości są. Natomiast jest kwestia skali: czy Ukraińcy będą w stanie, no ja tam słyszałem tam te różne tam, te zapowiedzi, roje, dronów, i tak dalej. Widać, że robią w tym kierunku bardzo dużo. Natomiast czy faktycznie to będzie na taką masową skalę? Tak jak mieliśmy do czynienia, jednak w zeszłym roku, kiedy Rosjanie dali mocno kość Ukraińcom, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę krytyczną, czy w tym roku Ukraińcy się odgryzą? Bo na pewno Rosjanie są na to nieprzygotowani. To nie mają takiej ilości systemów, Rosja jest dosyć dużym krajem. Ta głębia strategiczna tu może wręcz zaszkodzić Rosjanom, no bo trudno jest bronić tak obszernego kraju i tak rozproszonych, właśnie fabryk, miast. Infrastruktury krytycznej. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, będzie też wyglądać. Tutaj mamy pytanie: czy konflikt w Izraelu jest błogosławieństwem dla Putina? Panie Dominiku, nagraliśmy w zeszłym tygodniu chyba film Komentarz Dnia pod tytułem Szachy Putina na Bliskim Wschodzie. I tam omówiliśmy dokładnie wszystkie możliwe scenariusze. Wydaje mi się, że odcinek jest wciąż aktualny. Jest to jeden z tych komentarzy dnia z zielonym tłem, i taki pionek szachowy jest na, na okładce. Łatwo go, myślę, będzie odnaleźć. Natomiast pokrótce, jeżeli konflikt zostanie szybko rozwiązany i nie rozleje się na pozostałe kraje, to dla Putina nie będzie błogosławieństwem wręcz przeciwnie Izraelscy politycy są mocno wkurzeni na Rosję więc może być dla nich gorzej jeżeli się rozleje na inne kraje i efektem czego może być na przykład wzrost cen paliw ropy na świecie no to to wtedy owszem Kwestia znaczy, tego, co się wydarzy. Czytacie prasę rosyjską, czy oglądacie telewizję, to oni cały czas bardzo mocno liczą, że się to rozleje. Znaczy wszyscy tak. eksperci mówią, że to jest nieuniknione, że będzie wojna z Iranem. Mhm. No i to jest taki powiedzmy czarny łabędź, który, za którym prawdopodobnie stoją Rosjanie i z którym wiążą bardzo duże nadzieje. No bo jeżeli by się okazało, że ta wojna z Iranem faktycznie byłaby no to pierwszym tym efektem byłoby na pewno zwiększenie tych cen ropy. Ale to odsyłamy do tego odcinka, bo to jest godzinne i omawialiśmy wszystkie, chyba, możliwe. No, nie, że... raz nie przesadzajmy, dajmy dajmy ten. Tak, w każdym razie na pewno jest to korzystne dla Rosji i są, jest wiele poszlak, że Rosjanie pomogli. Tej Natomiast jeżeli się to nie rozleje, to więcej szkód niż korzyści dla Rosji może się okazać. Tak, ale jeszcze jeden, jedną rzecz, bo tam często takie pytania były i ostatnio też Wojtek Szefko coś takiego sugerował, że kraje arabskie nałożą embargo na dostawy ropy, co spowoduje, że ta ropa, czyli powtórzy się, znaczy będzie taki szantaż, że ta ropa zdrożeje i Zachód będzie musiał ulec. Nie, nie wierzę w to. Ja w to nie... pamiętajcie jedną rzecz. Kraje arabskie nie są zainteresowane wojną z Izraelem, kraje arabskie. W przypadku Iranu, trochę jest inna sytuacja, ale Iran nie jest krajem arabskim. Natomiast kraje arabskie nie są zainteresowane, są zainteresowane stabilizacją, i o ile muszą liczyć się gdzieś tam z ulicą Tą Arabską, to jednak w interesie konkretnych krajów. Nie jest pomoc w Palestynie. No brzmi to niestety tak, jak brzmi. Oni tego nie mogą powiedzieć, natomiast no takie są realia w tym momencie. Oczywiście, no jeżeli by się udało zniszczyć Izrael i zetrzeć i tak dalej, i pokonać Stany Zjednoczone i jeszcze coś tam, no to, to tak, owszem, super. i frytki do tego, tak. ale. Ale... Ale trzeba zejść i oni jak gdyby stąpają mocno po ziemi i wiedzą, że to jest w tym momencie niemożliwe i z dużą szkodą, tak? no bo wojna w tym regionie no będzie szkodziła tym krajom, szkodziła turystyce, szkodzi, szkodziła inwestycjom. No kto będzie chciał inwestować, nie wiem, w Dubaju, jak będzie tam latały bomby i coś tam. Kto będzie chciał, no bo zauważcie, co może się jeszcze wydarzyć. Te, na przykład, jeżeli ceny ropy by poszły w górę. I mielibyśmy sytuację jak w latach 70., to nie mielibyśmy takiego kryzysu, albo ten kryzys był innego typu, bo o ile oczywiście na początku te ceny by poszypowały, to by było błogosławieństwo dla Rosji, jeżeli patrzymy z tej strony. Ale... Natomiast no, trzeba liczyć się, że w tym momencie wiele krajów zaczęłoby korzystać z innych. Źródeł energii, które stałyby się bardziej opłacalne. No bo jeżeli ropa byłaby na przykład po 200 dolarów za baryłkę, no to nagle okazuje się, że ta zielona energia, no to jest takie. całkiem to, z fajna, nie? Taka... Grosze, nie? Energia mhm. atomowa, jądrowa, no też nie i tak dalej. Mielibyśmy bardzo szybkie takie turbo transformacje. Transformację, którą planowane powiedzmy na 20 lat, nagle by się okazało, że tą transformację się przeprowadzi, nie wiem, w 2-3 lata, i to byłoby duże zagrożenie przede no. wszystkim dla krajów arabskich, no bo oni by chcieli, żeby owszem, transformacja niech dobrze niech będzie, ale niech to trwa 20 lat. I że oni żeby jeszcze wykopać to, co tam jest w tak, tych piaskach, Tak, i to sprzedadzą, nie? no bo oni teraz będą powiedzmy przez 2 lata sprzedawać, no ale potem się nagle ten załamie popyt na to, i co. I kto będzie kupował tą ropę, jak nie będzie już samochodów na tak, i wszystkie będą na jakiś tam wodór, elektryczny i tak dalej, no bo będzie za drogo, nie. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie paliwo macie za 20 zł. No to mhm. zaczynacie mówić, nie, no, może te elektryki w sumie nam no, no tam trzeba ładować, no ale nie, jest to taniej, nie? I tak dalej. I to, to zupełnie się to wszystko zmienia. I to może być bardzo duże wtedy przyspieszenie, tak? Szczególnie, jeżeli byłyby skokowe, takie, to co w latach 70. Wtedy nie było wyboru, samochody nie mogły jeździć na wodę. Nie? Tak. Słuchajcie, dobijamy do godziny, więc w tym momencie wypadałoby się pożegnać. Tych z Was, którzy są wspierającymi oraz patronami, zapraszamy na dogrywkę o 20:30 tam będzie można zadać kolejne pytania oraz mamy kilka rzeczy, którymi chcielibyśmy się pochwalić oraz zapytać was o zdanie. Pawle? Tak, ja jeszcze chciałem odpowiadać, a chcesz kończyć? No, a, tak, Czy musimy jeszcze się przygotować na tą o 21:30 nagranie. A tak, jeszcze mamy dzisiaj o 21:30 nagranie, to jest prawda. Hmm. My widzimy się, słuchajcie, jutro o dziewiątej, a z patronami i wspierającymi dzisiaj o 20.30. Bądźcie na część pytań, które nie zdążyliśmy odpowiedzieć, odpowiemy, też pokażemy nasze propozycje, co chcielibyśmy zmienić. A sobie zobaczę na czat, ile osób jest za tym, żebyśmy przejęli. A 88%. O, procent? O, to to, że nie chcą, tak. Nie no, to dobrze. Znam, no. Będziemy mieli 100. Nie, no ja jestem za tymi dwunastoma, bo ja chcę zobaczyć, jak się samo zmieni. A tak? potem dopiero przejąć, ewentualnie dać czas, żeby zobaczyć, co się wydarzy. A myślisz, że będą na sprzedaż? Tak, że ten nowa władza wystawi ich, tak? Nie wiem, ale jak będą, to słuchajcie, ogłaszamy zbiórkę na patronajcie, bierzemy ich, co? No. To, to tak. Dobrze. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć. Ty kilka.